Dzień dobry, nazywam się Waldemar Lewiński i chciałbym Cię zaprosić na pierwszy wykład, pierwszego kursu z zakresu biologii rozszerzonej, kursu, który nazywa się Naukowe podstawy biologii. Zobaczmy zatem, jaki będzie plan tego wykładu. Po krótkim wprowadzeniu, na początek przedstawię Ci jednak, czym właściwie jest tak zwana biologia rozszerzona w szkole. Następnie przejdziemy już do meritum sprawy, mianowicie omówię cechy życia, Przejdę następnie do omówienia poziomów organizacji biologicznej, i tu wyjaśnimy sobie, dlaczego rozumienie, czym one są, jest takie ważne. I wreszcie podejmiemy pierwszą próbę zdefiniowania życia, czyli po prostu powiedzenia, czym życie jest. Cały wykład zakończy tak zwane standardowe podsumowanie. A zatem wyznaczyliśmy plan działania i bierzemy się do pracy. Zaczynamy zatem od spraw ogólnych, a na początek biologia rozszerzona. To jest określenie nieformalne, dlatego wzięliśmy słowo rozszerzona w cudzysłów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mielibyśmy posługiwać się precyzyjnym językiem, a to na lekcjach biologii będzie wymóg podstawowy, zatem powiedzielibyśmy, że biologia w nowym czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum realizowana jest w zakresie podstawowym. Lub w zakresie rozszerzonym. Wiemy, że Ciebie interesuje zakres rozszerzony, czyli nieformalnie rzecz ujmując, właśnie ta biologia rozszerzona. Spójrz teraz w to miejsce slajdu. Tutaj pokazujemy, ile lekcji tygodniowo będzie w kolejnych latach nauki. A zatem dwie lekcje biologii w pierwszej klasie, trzy lekcje biologii tygodniowo w klasie drugiej, trzy w trzeciej i dwie w czwartej. To jest tak zwana podstawowa siatka godzin. Z tym, że w Twojej szkole może ona być inna, to znaczy ściśle mówiąc, lekcji biologii może być więcej, dlatego że są pewne możliwości właśnie zwiększania liczby godzin biologii w szkole. Tym niemniej, podstawowa liczba godzin to właśnie to, co teraz pokazujemy. Kolejna sprawa, mianowicie przejdźmy już teraz do tego, czym będziesz się zajmować w pierwszej klasie. Otóż dokument, który określa. Podstawowe elementy, podstawowe wytyczne dotyczące nauki w szkole, zresztą nie tylko średniej, nazywa się podstawą programową. I w tej części, która dotyczy liceum i technikum i zakresu rozszerzonego, podstawa programowa zawiera cztery działy, które trzeba zrealizować w pierwszej klasie. Dział pierwszy nazywa się chemizmem życia, dział drugi to komórka, wreszcie mamy dział podziały komórkowe i dział energia i metabolizm. Tym działom przyporządkowaliśmy kursy. W naszym przypadku więc kurs jest to taki odpowiednik działu lub działów podstawy programowej. Wyróżniliśmy dla pierwszej klasy trzy takie kursy. Naukowe podstawy biologii, dalej cytologia, czyli nauka o komórce i wreszcie metabolizm. W tej części tabeli, w tej kolumnie pokazujemy kluczowe zagadnienia, które będą realizowane na zajęciach. Na razie myślę, że to nie jest takie ważne. Istotniejsze natomiast jest to, że ten dział podstawy programowej Energia i Metabolizm został przez ekspertów umieszczony w pierwszej klasie do realizacji, a jest działem bardzo, ale to bardzo trudnym. Tak się bowiem składa, że wymaga on znajomości chemii organicznej, także elementów fizyki. Tak więc tu naprawdę będzie to ciężkie wyzwanie, które stoi przed tobą. Tym niemniej, z naszą pomocą, mam nadzieję, dasz radę. Wracając zaś do tabeli. Otóż pokazujemy tutaj, ile naszych lekcji umownych jest w każdym kursie, należy pamiętać, że te 35 lekcji naszych to nie jest liczba lekcji, które będziesz mieć w szkole. W Twoim przypadku w pierwszej klasie prawdopodobnie będzie to około 50 godzin. A zatem niekiedy jedna nasza lekcja to będą dwie, a nawet trzy lekcje szkolne. Co dalej, pokazujemy już w tym miejscu liczbę godzin, godzin zegarowych wykładów, które umieściliśmy w kursach. Tak się bowiem składa, że to właśnie wykłady stanowią trzon naszego systemu, dlatego że na tych wykładach wszystko pracowicie tłumaczymy. Z tym, że w naszych kursach znajdziesz nie tylko wykłady. Spójrzmy zatem na podstawowe elementy każdego kursu. I tak. Będzie to plan nauki, który sobie pobierzesz i wydrukujesz. W takim planie mamy zarówno wszystkie lekcje, one zostały podzielone na części, na wykłady. W takim planie znajdziesz też informacje, jakie są cele podstawowe, czyli co trzeba opanować po takiej lekcji. Wreszcie znajdą się tutaj kluczowe pojęcia, a także wyniki rozwiązywania zadań i testów. Co dalej? Wspomniane już przed chwilą multimedialne wykłady. Aby je przygotować ogólnie dla całej szkoły średniej wykorzystaliśmy ponad 6000 elementów, rysunków, fotografii, filmów, przygotowaliśmy dziesiątki, właściwie setki modeli trójwymiarowych i zmontowaliśmy z tego multimedialne slajdy i wykorzystaliśmy je do przygotowania multimedialnych wykładów. Co jeszcze? Otóż dla tych z Was, którzy poczują się mimo wszystko nieusatysfakcjonowani, przygotowaliśmy materiały, nazwijmy to, rozszerzone, czyli one są oznaczone jako ciekawe albo dla zainteresowanych i tam analizujemy zagadnienia, które wyraźnie wykraczają poza zakres szkoły średniej. Kolejny element. Otóż w każdym kursie znajdziesz elektroniczny słownik biologiczny. Mało tego, na końcu kursu znajdziesz także elektroniczne fiszki, które umożliwiają ćwiczenie znajomości pojęć. Kolejna sprawa. Zadania maturalne. Do każdego kursu dołączamy zestaw zadań maturalnych. To są najczęściej zadania ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w skrócie CKE, czyli zadania, które pojawiały się na wszystkich maturach. Wszystkie zadania, które na tych maturach się pojawiły, a także wszystkie inne publikacje ekspertów CKE. Zebraliśmy to wszystko, podzieliliśmy w sposób hierarchiczny, tak abyś mogła czy też mógł ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań. O tym, jak zorganizowane są zadania maturalne, mówimy w specjalnym klipie, który został umieszczony w kursie, Jak się uczyć. I wreszcie testy zaliczeniowe. Każdy kurs kończy się interaktywnym testem zaliczeniowym. To jest test elektroniczny, gdzie uzyskujesz natychmiastowe odpowiedzi. W przypadku zadań maturalnych zamieściliśmy klucze odpowiedzi w postaci plików PDF, które też można sobie podobnie jak zadania wydrukować i potem porównać swoje odpowiedzi. Do tego dochodzą jeszcze inne elementy. Na przykład w wykładach pojawia się mnóstwo ciekawych przykładów. A zatem kończymy przedstawianie informacji ogólnych. I przechodzimy już do pierwszego merytorycznego zagadnienia, które analizowane jest na zajęciach biologii w szkole średniej. Zanim przejdziemy do próby zdefiniowania życia, proponuję Ci najpierw wykonanie nieco prostszego zadania. Będzie ono polegało na zebraniu charakterystycznych cech obiektów żywych, które to cechy pozwolą nam odróżnić życie od martwej materii. Spójrz zatem teraz na nasz wakacyjny filmik, który został nakręcony amatorską kamerą w tokijskim akwarium. Strzępiel, którego widzisz na ekranie, jest na pewno istotą żywą. Ale co właściwie odróżnia go od martwej materii? Pytanie o wyjątkowość istot żywych zadawał sobie już sam Arystoteles ponad 2000 lat temu. Uczony ten doszedł do wniosku, że istoty żywe od martwej materii różni jakiś duchowy, niematerialny element. I jeszcze w XVII wieku inny wielki uczony, flamandczyk, Johann Baptista van Helmont, stwierdził, że organizmy żywe napędza jakaś niematerialna siła, którą nazwał siłą życiową, siłą witalną. Po łacinie, vis vitalis. I dopiero w 1828 roku pogląd ten ostatecznie obalił niemiecki chemik Friedrich Wöhler. Otóż Wöhler przeprowadził syntezę mocznika ze związków nieorganicznych w warunkach laboratoryjnych. Wykazał więc, że synteza substancji organicznej, czyli takiej, która powstaje w organizmach, może zostać przeprowadzona poza organizmem w warunkach całkowicie sztucznych. I nie jest ona napędzana żadną tajemną siłą duchową. Trzeba było tylko przygotować odpowiednie substraty, a także stworzyć odpowiednie warunki do reakcji. Zatem, skoro wiemy, że życie nie jest żadną tajemną vis-vitalis, przejdźmy do specyficznych cech życia. Na początek je wymienimy, i trzeba tu sobie wyraźnie powiedzieć, że nie będziemy teraz tych cech definiować. Tym zajmiemy się w przyszłości. W tym momencie chodzi bowiem tylko o stworzenie pewnej ogólnej podstawy, która wykaże odrębność, chciałbym nawet powiedzieć, wyjątkowość istot żywych. A zatem, istota żywa ma komórkową budowę czyli zbudowana jest z jednej lub większej liczby komórek. Demonstrujemy to przy pomocy grafiki, specjalnej grafiki, którą przygotował pan Jacek. Dalej, istota żywa przeprowadza charakterystyczne czynności życiowe. Mamy tu zatem odżywianie się, czyli ogólnie rzecz ujmując pobieranie pokarmu, przy czym warto zauważyć, że na naszej grafice, znaczy na grafice pana Jacka mamy zwierzę, natomiast chodzi nam teraz ogólnie o organizmy i na przykład rośliny odżywiają się inaczej niż zwierzęta, ale jak już mówiłem, posługujemy się teraz pewnymi uogólnieniami. Wracając zaś do czynności życiowych. Kolejną jest oddychanie. To także jest bardzo ogólne określenie, które zapewne dla Ciebie może oznaczać wymianę gazową, ale to tylko jedna z możliwości. Co dalej? Dalej mamy wydalanie, czyli usuwanie zbędnych lub szkodliwych substancji chemicznych z organizmu. Wreszcie mamy też reagowanie, dalej mamy ruch, a następnie rozmnażanie się. Proszę bardzo, o, tu widzimy potomstwo się pojawiło oraz wzrost i rozwój. Jak widać, ten zestaw cech opisujących żywy organizm będzie pasował do ryby takiej jak strzępiel, no jakby to powiedzieć, jak ulał. Strzępiel jest bowiem zbudowany z komórek, odżywia się, oddycha, wydala, reaguje, rusza się, wreszcie rozmnaża i na pewno rośnie lub wcześniej rósł. Cechy te dotyczą także człowieka i innych organizmów. Mamy więc tutaj do czynienia z zespołem uniwersalnych cech opisujących każdy żywy organizm, które to cechy można także traktować jako opisowe cechy życia. Z tym, że opis ten teraz nieco zmodyfikujemy. Zatem proszę bardzo, od teraz będziemy mówili, że istoty żywe cechuje. Hierarchia struktury. Chodzi tutaj o to, na przykład, że komórki mają uporządkowaną strukturę wewnętrzną. Mało tego, komórki w organizmach wielokomórkowych mogą tworzyć tkanki, czyli jakby struktury bardziej złożone wyższego rzędu. Te tkanki tworzą dalej organy, czy też jak to woli, narządy. A zatem mamy tutaj do czynienia ze strukturą złożoną, silnie schierarchizowaną. Co dalej? Istota żywa odżywia się, a jakże, i wydala Zwróć teraz uwagę, że określenie oddychanie usunąłem, jako że ma ono kilka znaczeń. Natomiast zostawiłem reagowanie, z tym, że uwaga, włączyłem tutaj ruch. Tak się bowiem składa, że ruch jest po prostu rodzajem reakcji. Na naszej liście jest też rozmnażanie się, czyli najogólniej rzecz ujmując zdolność do samopowielania się organizmów. Tutaj oczywiście wiemy, że organizmy mają materiał genetyczny w postaci DNA. Co dalej? Dalej mamy także wzrost i rozwój. Do tych cech, które mam nadzieję doskonale kojarzysz, dodajmy teraz kolejne. Na początek będzie to homeostaza. Czyli pewien stan równowagi wewnętrznej. Stąd nasz hipcio, jakby to powiedzieć, balansuje na linię. I tutaj posłuszmy się pewnym przykładem. Otóż człowiek utrzymuje stałą temperaturę ciała niezależnie od zmian temperatury otoczenia. To jest element homeostazy, czyli utrzymywanie tej równowagi wewnętrznej. Dodajmy do tego na przykład zasadniczo stały skład chemiczny płynów ustrojowych. To też jest element homeostazy. Kolejna cecha to metabolizm. Przez wielu biologów uważany zresztą za cechę zupełnie podstawową, charakterystyczną, specyficzną dla żywych organizmów. Chodzi tutaj o to, że w organizmach żywych zachodzi przemiana materii i energii. Wreszcie kolejna cecha: przystosowanie. I tutaj chodzi zarówno o to, że istota żywa może przystosować się do zmieniających warunków środowiska. Na przykład, nie wiem, robi się cieplej albo jaśniej. No w każdym razie warunki się zmieniają i organizm przystosowuje się do tego ale przez przystosowanie ogólnie rozumiemy także adaptacje ewolucyjne, czyli przystosowania się w kolejnych pokoleniach. I wszystkie wymienione tu cechy w szkole średniej będziemy analizować, wierz mi, wielokrotnie. Tym, że teraz proponuję Ci inne zadanie. Spróbujmy mianowicie zebrać zestaw cech, jakby to powiedzieć, niezbędnych do tego, żeby można było mówić o życiu. I w tym celu posłużymy się tak zwanym systemem minimalnym opisanym przez węgierskiego biochemika Tibora Ganti pod koniec XX wieku. Otóż Ganti stwierdził, że każdy żywy organizm musi mieć następujący minimalny zestaw cech. Po pierwsze, musi być pewną spójną całością wyodrębnioną z otoczenia. Myślę, że fakt, iż komórka jest wyodrębniona z otoczenia, to jest dla każdego jasne, podobnie jak wyodrębnienie na przykład jakiegoś organizmu, człowieka. Zatem dodajmy teraz, że po drugie, zachodzą w nim przemiany materii i energii. Czyli mówiąc krótko, musi mieć swój własny metabolizm. Po trzecie, taki system minimalny jest w pewnych granicach stabilny, czyli utrzymuje parametry życiowe, powiedzmy sobie ogólnie fizyko-chemiczne, w pewnym określonym przedziale. Tu oczywiście jesteśmy już blisko wspomnianej wcześniej homeostazy. Wystarczy tylko powiedzieć, że aby utrzymać tę równowagę, potrzebna jest zdolność do regulacji procesów wewnętrznych. Kolejna, piąta już cecha systemu minimalnego to przechowywanie i przetwarzanie informacji genetycznej czyli system. Organizm żywy zawiera informację o sobie, ona jest zawarta w nim w organizmie i ogólnie rzecz ujmując, taki organizm może jej użyć. Wreszcie, system minimalny cechuje wzrost i możliwość rozmnażania się, a ponadto dziedziczy cechy i wreszcie Tiborganti uznał, że jest śmiertelny. Ta cecha jest szczerze mówiąc dość kłopotliwa, ale teraz nie będziemy się tym zajmować. Natomiast zauważ teraz, że zapowiadające się groźnie tworzenie systemu minimalnego to jest taka pierwsza nasza analiza o charakterze uniwersyteckim. Otóż to groźnie zapowiadające się tworzenie systemu minimalnego w rzeczywistości to powtórzenie cech życia, z których większość już znasz. Przejdziemy teraz do hierarchicznej organizacji życia. Ja już o tym wspominałem. Mówiłem, że tam podstawową jednostką jest komórka, ale temat ten trzeba rozwinąć. A zatem, kiedy mówimy o hierarchii biologicznej, mówimy o systemie niezwykle skomplikowanym i wielopoziomowym. Zacznijmy jego charakteryzowanie od poziomu podstawowego, najbardziej elementarnego. Ten poziom tworzą. Atomy, no i oczywiście atomy tworzą cząsteczki. O ile samymi atomami biologia zajmuje się, szczerze mówiąc, w sposób bardzo ograniczony, to jest w końcu domena fizyki i chemii, o tyle w przypadku cząsteczek i tu już kiedy pojawiają się cząsteczki organiczne, a szczególnie makromolekuły, takie jak białka czy kwasy nukleinowe, biologia zaczyna się tym poziomem organizacji mocno interesować. Z tym, że zwróćmy uwagę, że cząsteczki chemiczne tworzą wyższy poziom, i tu już pojawiają się organelle komórkowe, a w szkole średniej będziemy to pojęcie nieco rozszerzać będziemy mówili też po prostu szerzej struktury komórkowe. Te struktury komórkowe tworzą komórki, i to jest ten nasz. Poziom podstawowy. Tak się bowiem składa, że są organizmy, które gdzie cały organizm to po prostu pojedyncza komórka, która pełni wszystkie stosowne funkcje. Natomiast u większości organizmów sytuacja się komplikuje, dlatego że są to twory wielokomórkowe. I teraz większość z organizmów wielokomórkowych to są organizmy tkankowe a zatem u nich komórki zorganizowane są w tkanki. Dalej, Kanki zorganizowane są w narządy czy też organy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że o ile w odniesieniu do zwierząt używa się terminów takich jak narząd czy organ, o tyle w przypadku roślin lepiej będzie mówić tylko o organach. No ale to drobna dygresja wracamy do naszej hierarchii i z narządów tworzymy układy narządów, a w przypadku roślin najczęściej będzie się mówiło o systemach. Dalej. Dalej, układy narządów tworzą już organizm, cały złożony, autonomiczny twór zdolny do samodzielnego życia i jest to organizm tkankowy. Mamy tutaj zatem taką sytuację, że ileś poziomów powstało nam, które są łatwe do wyodrębnienia, i dopiero na tym poziomie mamy właśnie złożony organizm wielokomórkowy tkankowy. Czy to koniec? Nie. Dlatego, że organizm to nie jest najwyższa jednostka w hierarchii życia w ogóle. Dlatego, że między organizmami powstają interakcje, mało tego organizmy są ze sobą spokrewnione, zajmują określone terytorium, i w tym momencie pojawia nam się już słabo w tej chwili zdefiniowane pojęcie populacji. Mam nadzieję, że wiesz, co to jest. A zatem mamy poziom, który przekracza już poziom organizmu. Mamy tutaj grupę organizmów należących do jednego gatunku, czyli po prostu populację. Powtarzam, nie definiujemy jeszcze tego dokładnie. Populacje tworzą wyższe struktury, bardziej skomplikowane, czyli biocenozy. Biocenoza jako ogół populacji zamieszkujących dany teren. Czy to koniec? Nie. Otóż teraz wyobraźmy sobie, że biocenozę, kolokwialnie mówiąc, nienaukowo, doposażymy w elementy środowiska nieożywionego, z którym to środowiskiem będą oddziaływać organizmy, czyli populacje, i w tym momencie otrzymamy hierarchię jeszcze wyższą, czyli ekosystem, w którym będzie już się realizowało krążenie materii. Dalej, dalej ekosystemy tworzą Jednostki szczerze mówiąc sztuczne, ale takie łatwe do wyodrębnienia w sensie już fizjograficznym to są biomy. Przypomnijmy teraz, że biom to jest obszar o określonym klimacie i charakterystycznej florze i faunie. I nad biomami dopiero jest najwyższy poziom hierarchii biologicznej czyli biosfera. Przypomnijmy więc, że biosfera to taka sobie, opaska kuli ziemskiej. Strefa kuli ziemskiej, która składa się z powietrza, dalej lądu i wód, w której to strefie występują istoty żywe. Często mówi się, że to jest światowy system żywy, tworzony przez wszystkie organizmy i przestrzeń, w której one funkcjonują, i z którą to przestrzenią te organizmy są w różnego rodzaju interakcjach. A zatem, kiedy mówimy o populacjach, biocenozach, ekosystemach, biomach i biosferze, Mamy do czynienia z poziomem organizacji ponadorganizmalnym. Ten podział na biologię ponadorganizmalną i niższe poziomy ma takie trochę cechy szkolne, no tym niemniej on się pojawia, a zatem i my go w tej chwili króciutko komentujemy. Nauki, które funkcjonują na poziomie ponadorganizmalnym, to ekologia, myślę, że sprawa jest jasna, dalej biogeografia i wreszcie systematyka. Natomiast, kiedy zejdziemy w dół w poziomie hierarchii, w poziomach hierarchii biologicznej, znajdziemy organizm, który składa się z układów, na który składają się układy. Te zaś tworzone są przez narządy, a te przez tkanki. Od tkanek do poziomu pojedynczego organizmu mamy do czynienia z poziomem organizmalnym. I tutaj mamy takie nauki jak histologia, dalej anatomia. Nie zapominajmy też o fizjologii czy też embriologii. Natomiast schodząc jeszcze bardziej w dół, mamy poziom komórkowy. Tutaj będziemy mieli takie nauki jak biochemia, dalej biologia molekularna, wreszcie cytologia. A zatem jeszcze raz. Życie to coś, co wykracza poza granice pojedynczego organizmu i coś, co jeśli można powiedzieć w cudzysłowie, schodzi aż do elementarnych procesów, które zachodzą pomiędzy cząsteczkami tworzącymi te właśnie organizmy. Po tym, jak scharakteryzowaliśmy życie w ten sposób, że wymieniliśmy jego cechy, nie definiując dokładnie tych cech. I potem, jak porozmawialiśmy sobie na temat hierarchicznej natury życia, wypadałoby przejść do problemu zdefiniowania życia. Jest to w końcu kluczowe pojęcie dla całej biologii. I to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Nie ma jednej uniwersalnej, powszechnie akceptowanej definicji życia. Definicje są różne. Są redukcjonistyczne, takie jak na przykład ta, której hołduje Richard Dawkins, która mówi, że system lub zbiór systemów zdolnych do ewolucji w sensie biologicznym to właśnie jest życie. No cóż, na poziomie szkoły średniej taka definicja, szczerze mówiąc, jest trudna chociaż po zakończeniu całej multimedialnej Akademii Biologii, być może będzie można do tego wrócić. Natomiast teraz interesować nas będzie definicja bardziej użyteczna z punktu widzenia ucznia szkoły średniej. W związku z tym przedstawię Ci teraz pewną propozycję, z tym, że to nie jest obowiązująca definicja. Każdy, kto ma sporą dozę wiedzy z zakresu biologii, popartą wiedzą z zakresu chemii i fizyki, jest w stanie stworzyć sobie taką definicję na własny użytek. Zatem my proponujemy, aby życie nazwać ogółem swoistych, wysoko zorganizowanych przemian fizycznych. I reakcji chemicznych, które zachodzą w otwartych, termodynamicznie wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych, czyli w organizmach. I tu kilka słów komentarza. Otóż mamy tutaj do czynienia ze swoistymi, czyli właściwymi tylko dla tych układów, procesami fizykochemicznymi. Tutaj będziemy mogli rozumieć wszystkie procesy życiowe, takie, które składają się oczywiście na metabolizm i procesy fizjologiczne. Dalej, Życie w naszej definicji to pewien proces, pewne procesy właściwie, które zachodzą w otwartych termodynamicznie układach. Dlaczego otwartych termodynamicznie? Dlatego, że każdy organizm żywy wymienia materię i energię z otoczeniem, a zatem jest układem otwartym z punktu widzenia termodynamiki. Dalej, życie realizowane jest w wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych, czyli w organizmach. Nawet jeśli mamy do czynienia z najprostszą bakterią, no to jest ona wyodrębniona z otoczenia poprzez istnienie jej błony komórkowej. A zatem, mamy tutaj definicję, która może być zaakceptowana na poziomie szkoły średniej. Z tym, że wypadałoby do tej definicji dołożyć jeszcze definicję organizmu. Tu sprawa jest prostsza, ale też nie jest to jedyna definicja, którą powiedzmy sobie trzeba traktować jak swoisty kanon. Zatem w naszej propozycji organizm to układ fizyczny zbudowany w sposób hierarchiczny, który składa się z jednej lub większej liczby komórek. I w którym to układzie zachodzą swoiste procesy życiowe? Wcześniej mówiliśmy o tym, jakie są to procesy życiowe. Dodaliśmy w naszej definicji też, że organizm jest tworem zdolnym do samodzielnego życia. Wbrew pozorom, to jest pewien eufemizm, który komplikuje nam sytuację, ale myślę, że na dzisiaj, na teraz, możemy przyjąć, że organizm to jest coś, co po prostu żyje, funkcjonuje w środowisku w sposób samodzielny. A zatem mamy teraz dwie definicje, które możesz zaakceptować lub nie, możesz więc stworzyć własne, byle były logiczne. Natomiast naszym skromnym zdaniem, bazując na tych sformułowaniach, można realizować cały materiał Multimedialnej Akademii Biologii, czyli materiał biologii na poziomie szkoły średniej. Pora teraz na krótkie podsumowanie dzisiejszego wykładu. Ponieważ zajmowaliśmy się życiem, jego cechami, podjęliśmy także próbę zdefiniowania, czym jest życie, na koniec stwierdzimy tylko. Po pierwsze, nie ma wciąż jednej powszechnie akceptowanej definicji życia. Powtórę, w definicjach redukcjonistycznych, tych naukowych, podkreśla się fakt, że życie to są systemy zdolne do ewolucji w sensie biologicznym. W Takich definicjach nie ma. Pojęć, którymi my się będziemy posługiwać, a zatem są to definicje trudne na poziomie szkoły średniej. Zatem po trzecie, proponujemy definicję, która według nas wystarcza, na, właśnie na poziomie tej szkoły średniej, i określa ona życie w sposób następujący: Jest to ogół swoistych, wysoko zorganizowanych przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w otwartych termodynamicznie wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych, czyli w organizmach. A zatem po raz kolejny po prostu odczytałem formułkę, i po raz kolejny także w czwartym punkcie stworzę i przeczytam formułkę, która definiuje organizm, czyli istotę żywą, układ żywy. A jeśli będziemy mówili o pojedynczym organizmie, to w przyszłości często też będziemy po prostu używali określenia osobnik. Natomiast wracając do definicji, organizm to układ fizyczny zbudowany z komórki lub komórek, który przeprowadza procesy życiowe. I jest zdolny do samodzielnego życia. Zupełnie już na koniec, w piątym punkcie, wymieńmy sobie najważniejsze cechy obiektu żywego, które to cechy powodują, że coś nazwiemy żywym, a nie martwą materią. A zatem jest to element wyodrębniony ze świata zewnętrznego, ma metabolizm, jest wewnętrznie stabilny, ma lepiej lub gorzej rozwinięte mechanizmy utrzymywania równowagi wewnętrznej, czyli homeostazy. wreszcie taki obiekt przechowuje i przetwarza informację genetyczną, dzięki czemu między innymi jest zdolny do wzrostu i rozmnażania się, rozmnażania się, które możemy też nazywać po prostu reprodukcją. I na koniec ten obiekt żywy może przystosowywać się do zmieniającego się środowiska. Elementem szeroko rozumianego przystosowania się są także adaptacje ewolucyjne, czyli dziedziczenie zmian w materiału genetycznego. Z tym, że w tym momencie tak naprawdę wychodzimy ponad cechy pojedynczego obiektu. Natomiast jeśli mówimy o ewolucji, to będziemy mówili o zmianach w potomstwie w kolejnych pokoleniach potomnych tegoż organizmu. A zatem. Pozostaje mi już tylko podziękować Ci za udział w tym pierwszym, nazwijmy to, inauguracyjnym wykładzie. Zapraszam Cię na wykład kolejny, a w tej chwili jeszcze tylko informuję, że skoro jest to wykład wstępny, bardzo ogólny, nie przygotowaliśmy żadnych zadań ani testów do tej lekcji. Można zatem w tej chwili sobie po prostu odpocząć.